In our bones, we knew the war was almost over. The galaxy held its breath, waiting to see which side would make the final daring move. As fortune would have it, the Republic moved first. After the Chancellor informed the Jedi Council that General Grievous and the Sept leaders were hiding on Utapal, General Kenobi gathered an army large enough to capture three star systems. When the orders reached the 501st, our morale soared. For better or worse, this would be the beginning of the end. Czyli witajcie, to jest Len Pawlik. No i jesteśmy już chyba w ostatniej misji, która fabularnie znaczy nie, nie ostatniej misji, ponieważ jeszcze kilka misji nas czeka, ale jest to chyba prawie że niemalże ostatnia misja, jeśli chodzi o od misję, w której gramy klonami, tak? Później będziemy grali Stormtrooperami. Po tej misji chyba jeszcze czeka nas misja, w której będziemy musieli atakować świątynię na Coruscant, świątynię Jedi. No i tam będziemy już, prawda, mrocznym Anakinem Skywalkerem, tak? Złym Skywalkerem. Taki spoiler, prawda, jakbyście nie wiedzieli, że Anakin tam jest zły. No, w każdym razie tutaj jesteśmy na Utapau, gdzie na Utapau znajduje się generał Grievous. Ojejku, dobra, dostaliśmy ładnego strzała. Tutaj znajduje się generał Grievous, więc my, jako członkowie 501 oddziału, tak, 501, Legion 501 się chyba nazywa w ogóle, profesjonalnie. No i my, jako członkowie 501, musimy tutaj pokonać generała Grievousa, tak. Oryginalnie to Obi-Wan Kenobi sam tego dokonał, tak, i dopiero potem przybyły posiłki. Ale no my tutaj musimy zająć się generałem Grievousem właśnie w systemie Utapał, tak? Więc my tutaj lecimy sobie dzielnie przejmować nasze capture pointy, bo o to tutaj chodzi w tej grze, o przejmowanie capture pointów i o trafianie we wrogów przede wszystkim. Oj, dobra, niestety zostałem zabity przez droida, ale no, nie można mieć wszystkiego, więc dobra, dolecimy sobie tam z powrotem, postaramy sobie przeprowadzić ostrzał już z tej pozycji. Mam nadzieję, że nie trafi żadnego z moich. Dobrze, nie pojawiła się informacja o team killu, więc jest w porządku. Przelatujemy sobie tutaj nad głowami przeciwników. Oczywiście przeciwników tutaj póki co żadnych nie ma, ale latając sobie w taki sposób możemy fajnie się tutaj spozycjonować i z tej pozycji przejmować tego capture pointa, ponieważ znajdujemy się bezpośrednio nad nim. No i co, zbliżamy się powolutku do końca części misji, w której gramy jako klony. No i czeka nas misja, czeka nas już chyba gra za niedługo jako Imperium. Tutaj mamy już Obi-Wana Kenobiego, więc jako General Kenobi możemy sobie zaatakować tutaj. Jakie nasze zadanie aktualnie? Aha, obronić capture point, tak? Więc jest ok. Tutaj nasz Obi-Wan Kenobi posiada rzut mieczem, więc rzut mieczem jest bardzo użyteczny, jak dobrze pamiętamy z pierwszej misji, gdzie graliśmy jako Mace Windu, i z drugiej misji, gdzie graliśmy jako Ki-Adi-Mundi, tak? Ponieważ rzut mieczem przeszywa wszystkie droidy w naszej linii wzroku, a niestety też nasze klony, w sensie klony, którymi gramy, tak? Więc bardzo często pojawia się wówczas informacja o team killu. Zabijamy niestety jednego z naszych klonów. Ale tutaj, z tego co widzę, czeka nas pojedynek z generałem Grievousem. Z generałem Grievousem, dobra, więc obrócimy go sobie mieczami. Pamiętajmy, że on jednak cały czas jest tylko botem. Dobra. Poczekamy, bo zaraz skończy mu się jego wytrzymałość, więc my teraz, atakując go od pleców, możemy zakończyć życie tej, prawda, szumowiny, tak to nazwiemy poetycko. Dobra, więc zniszczymy sobie tą osłonę, te wieżyczki przeciwlotnicze, tak, anti-craft przeciwlotnicze to jest osłona. Więc zniszczymy sobie też drugą wieżyczkę i chyba za chwilę będzie koniec tej misji. Dobra. Aha, tak, zniszczenie wieży energetycznej to jest koniec misji tutaj. Więc biegniemy w stronę wieży energetycznej. A dobra, ten czołg możemy my wykorzystać, więc tutaj nie ma co go niszczyć jakoś bardzo. Wskoczymy sobie na górę, albo nawet nie, dobra, z tej pozycji będziemy go atakowali. Niestety nie pojawia nam się, ile on ma życia w taki sposób, atakując go z tej pozycji, no ale atakując go mieczem świetlnym, zadajemy mu masywne obrażenia. Ojej, nie, biedne klony, nie podchodźcie do mnie. Poskoczymy sobie do góry,
Może to będzie widać, nie? Dobra, to z tej pozycji możemy bezpiecznie zadawać duże obrażenia temu obiektowi. Dobra. Dobra, no i to jest koniec naszej misji na Utapau. Ja w tym miejscu się z wami żegnam, to był szybciutki odcinek. Trzymajcie się, cześć! With the death of General Grievous at the hands of General Kenobi, the Utapau raid had broken the back of the Separatists. Under normal circumstances, it would have been a time for celebration. But our next orders put paid to